Dzień dobry, dzień dobry, witajcie serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj porozmawiam sobie o włosach, a dokładnie zapraszam Was na aktualizację mojej pielęgnacji, a w sumie to pielęgnacji moich włosów. Co jakiś czas dopytujecie mnie, jak ja aktualnie stosuję kosmetyki do pielęgnacji włosów, jak o nie dbam, co robię, że mi tak rosną. Ostatnio nawet ktoś napisał pod jednym z moich filmów, czy przypadkiem zagęszczałam i przedłużałam włosy, jak to jest z farbowaniem moich włosów. Ktoś też ostatnio pytał o siwe włosy. Zawsze gdzieś te pytania się przewijają, więc tak sobie pomyślałam, że czas najwyższy zrobić dla Was aktualizację mojej pielęgnacji, bo pojawiło się trochę nowych produktów, więc zaczynamy. Moi drodzy, dla przypomnienia, jestem naturalną blondynką, farbuję włosy na kolor czekoladowy brąz. Jest to farba marki Marion Natura Style numer 623, czyli właśnie ten czekoladowy brąz. W wieku 21 lat pojawił się u mnie pierwszy siwy włos i od tamtej pory zaczęło się ich robić zdecydowanie więcej. A ponieważ mam już 39 lat, to wyobraźcie sobie, ile tych siwych włosów od tamtego czasu się pojawiło. W związku z tym, że farbuję włosy na ciemniejszy kolor, to niestety te siwe włosy też bardzo szybko wychodzą. Dosyć szybko je widać, co jest niesamowicie wkurzające, bo u osoby, która ma naturalnie jasne włosy, ten odrost jest też jasny, plus do tego dołóżmy jeszcze te siwe włosy, więc no, nie wygląda to za ciekawie. Nawet ktoś kiedyś mnie zapytał, co mi się stało z włosami, czy się jakoś przerzedziły, czy coś. Była taka, słuchajcie, sytuacja, to był film, w którym no, widać było te moje odrosty. No i właśnie tam pojawił się taki komentarz. I rzeczywiście jest trochę tak, że jeżeli włosy są ciemne i pojawiają się jasne odrosty, plus do tego siwe włosy, to wygląda to trochę, jakby te włosy były przyrzedzone, jakby coś się z nimi nieciekawego działo. No ale słuchajcie, z drugiej strony, ja nie wyobrażam sobie też tego, żebym co tydzień farbowała włosy. Więc staram się to robić tak mniej więcej co 3 tygodnie, czyli co 3 tygodnie robię w domu odrosty. Sama, tak, sama nakładam farbę, o której Wam wcześniej powiedziałam, i pokrywam odrosty. I nie przeciągam farby na całość moich włosów. Robię to dopiero 2 razy w roku, maksymalnie 2 razy w roku. I tutaj idę do fryzjera, który już przeciąga farbę po długości moich włosów, żeby ten kolor był wyrównany. Nie robię tego sama, bo nie wyobrażam sobie zrobić to sama przy takiej długości włosów, które ja w tej chwili posiadam. Czyli są to naprawdę długie włosy, jest ich sporo, więc zrobić to samemu w domu, no jest trochę ciężko. Jeśli jeszcze chodzi o odrosty, to tutaj sobie spokojnie z tym radzę, ale już przeciąganie farby po całości to jest masakra. Także tak to mniej więcej u mnie wygląda. Ja mam włosy średnio porowate, one niestety lubią się puszyć i przez długi czas ja te włosy prostowałam. Najpierw mycie, suszenie, później wyciąganie włosów na szczotce, a później już na sam koniec prostowanie. Ale tak mniej więcej powiem Wam, że od pół roku albo nawet dłużej zrezygnowałam z prostownicy i tylko włosy po prostu wyciągam na szczotce. I być może też dlatego pojawiły się pytania, czy ja włosy zagęściłam, że tych włosów jest więcej, bo rzeczywiście jest tak, że kiedy nie prasuję, jak ja to mówię, włosów, czyli ich nie prostuję, to tych włosów wydaje się więcej, bo one się po prostu delikatnie też puszą i też tak bardzo delikatnie kręcą. Więc tak to, słuchajcie, u mnie wygląda. Cały czas stosuję tę samą prostownicę i tę samą suszarkę od marki Philips z takiej różowej serii. Kiedyś Wam ją tutaj na kanale też pokazywałam. Lecimy dalej. W związku z tym, że moje włosy są bardzo długie, to też myję je mniej więcej co drugi, trzeci dzień, ponieważ prostowanie tych włosów, suszenie tych włosów, cała stylizacja, no zajmuje mi trochę czasu. I nie wyobrażam sobie, żebym mogła to robić codziennie. No, w moim przypadku jest to akurat niemożliwe. Ale z drugiej strony, jak doskonale wiecie, ja uwielbiam nosić wysoko kucyk i uwielbiam też nosić koczek.
To są takie fryzury, dzięki którym mogę przedłużyć trochę ten okres mycia włosów. I tak to mniej więcej wygląda, więc tutaj w tej kwestii nic się nie zmieniło. Myję włosy dwa razy, później nakładam odżywkę na same końce. Raz w tygodniu robię maskę. I teraz pokażę Wam produkty pielęgnacyjne, które aktualnie stosuję, które w sumie też stosuję już od jakiegoś czasu. No to zacznijmy teraz od pierwszego etapu, czyli od mycia włosów. I tutaj pokażę Wam dwa szampony, bo ja zawsze stosuję dwa szampony. W pierwszym kroku jest inny, w drugim kroku jest inny. No jakoś tak mam. Lubię, żeby te szampony się uzupełniały. I najczęściej w pierwszym kroku stosuję szampon, który ładnie włosy doczyszcza, ale też troszkę o nie dba. A w drugim kroku stosuję zazwyczaj taki kosmetyk, taki szampon, który też o włosy dba, ale też dba o ich kolor. No i teraz tak. Szampon, który pojawił się u mnie stosunkowo niedawno, bo wydaje mi się, że to jakieś mniej więcej 3 tygodnie temu, jest to marka Olaplex numer 4 i powiem Wam szczerze, że ja przed tą marką się trochę wstrzymywałam przed testowaniem kosmetyków tej marki, dlatego że wydawało mi się, że marka Olaplex jest skierowana głównie do blondynek. Ze względu na te swoje właściwości takie regenerujące, do włosów bardzo przesuszonych, po farbowaniu, po rozjaśnianiu. Ale co się okazało ostatnio u fryzjera, kiedy byłam u fryzjera, on mnie poinformował o tym, że wcale nie, że marka Olaplex ma też takie produkty, które spokojnie mogą stosować brunetki, czy nawet kobiety, które posiadają rude włosy. No i stwierdziłam, że wypróbuję. Jest to szampon skierowany do każdego typu włosów. Ma bardzo fajną, taką powiem Wam, gęstą konsystencję, która super się pieni, więc wystarczy odrobina tego szamponu i można uzyskać bardzo fajną pianę na całej głowie, ale też na włosach, a w związku z tym, że ja posiadam długie włosy, to dla mnie jest to też istotne, tak? Więc on bardzo fajnie te włosy oczyszcza, pachnie tak delikatnie ziołowo, fajnie się pieni, absolutnie nie podrażnia skóry głowy, bardzo fajny produkt, cały czas go testuję, zobaczymy jak będzie dalej. Natomiast później w drugim kroku sięgam po szampon od marki Kevin Murphy i to jest seria skierowana głównie do włosów farbowanych. Bardzo fajna seria. Seria, która ma chronić ten nasz kolor, chronić włosy, chronić je przed promieniowaniem, przed tym, żeby nie wyblakły, tak, żeby ten blask był taki ładny na tych włosach i bardzo fajnie sprawdza się u mnie ten szampon. On jest też, powiedziałabym, nieco gęsty, ale nie tak gęsty jak właśnie ten od Olaplex. Fajnie się pieni, przepięknie pachnie. No i uzupełnienie w tym całym myciu to jest odżywka i tutaj znowu będzie odżywka z tej samej pomarańczowej serii od Kevin Murphy, czyli właśnie odżywka, która ma chronić nasze włosy, to samo co mniej więcej robi szampon, tylko wiecie, no szampon działa oczyszczająco, myje nasze włosy, a odżywka już je zdecydowanie bardziej chroni. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że ta seria jest świetna, jestem w niej zakochana, w tym zapachu, w tym jak fajnie ten zapach utrzymuje się na włosach, ale też przede wszystkim jak te włosy wyglądają, jak pięknie zachowany jest kolor i sama zauważyłam, że kolor na moich włosach po farbowaniu utrzymuje się zdecydowanie dłużej, kiedy stosuję te produkty. Czyli mycie i odżywkę mamy już za sobą, lecimy dalej. Co się dzieje dalej? Po umyciu włosów przechodzę do ich rozczesania i tutaj pokażę Wam szczotkę od Olivia Garden, z której kompletnie nie jestem zadowolona. Niestety przy moich długich włosach ta szczotka je wyrywa, łamie. Nie wiem, czy to jest też kwestia tego, że mam włosy średnio porowate, ale wydaje mi się, że po prostu to nie jest szczotka do moich włosów. Pokładałam w niej ogromne nadzieje, ponieważ taka reklama została zrobiona, jeśli chodzi o te szczotki od Olivia Garden, a u mnie kompletnie się one nie sprawdzają. Natomiast znalazłam już szczotkę, którą chciałabym sobie kupić i tę chyba komuś oddam, po prostu oddam, bo ja jej nie lubię, że tak powiem. Stosuję ją w momencie, kiedy mam rozczesać moje włosy na mokro, ale powiem Wam szczerze, że testowałam ją również na suchych włosach i za każdym razem jest to samo. Ilość włosów, które ja wyciągam po rozczesaniu tą szczotką właśnie ze szczotki, żeby ją oczyścić, jest nieprawdopodobna. Wcześniej stosowałam szczotkę od Tangle Angel przez wiele, wiele lat, z której byłam bardzo zadowolona, ale niestety ta szczotka mi upadła któregoś dnia i się połamała. Po prostu
skończył się jej żywot i wtedy zaczęłam już tak bardziej intensywnie stosować tę szczotkę. Nie chcę wracać do Tangle Angel czy do Tangle Teaser, ponieważ chciałabym przetestować coś nowego, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Także rozczesuję moje włosy, następnie nakładam wcierkę. I teraz tak, zaczęłam stosować, wróciłam do wcierki od marki Bandy. Jest to Tricho Lotion stymulujący wzrost włosów. Ja ten lotion bardzo dobrze znam, jest genialny, wspaniale działa na włosy, a zwłaszcza na skórę głowy. Bardzo go lubię, tylko przy nim trzeba uważać, żeby gdzieś nam nie poleciał na skórę twarzy, bo wtedy zaczyna się ona robić taka czerwona i piekąca. Ale mamy tutaj świetne składniki aktywne. Ja w ogóle pamiętam, jak ten lotion, cała ta seria pojawiła się w sprzedaży u marki Bandy. Byłam wtedy na konferencji, którą prowadziła jedna z bardzo znanych trycholog u nas w Polsce i pokazywała zdjęcia z takich badań, które przeprowadzała przy testowaniu właśnie tych kosmetyków i to, co potrafi zrobić ten lotion, to jest nieprawdopodobne. Zresztą tak jak mówię, to jest jedyna taka wcierka, która u mnie naprawdę daje fajne rezultaty i bardzo dobrze się sprawdza. Muszę tutaj zaznaczyć również, że w ostatnim czasie zużyłam 3 opakowania wcierki od marki Only Bio, która pachnie przepięknie malinami, ma naturalny skład, ale nie zrobiła na moich włosach kompletnie nic. Dlatego też postanowiłam, że wrócę do tej wcierki, którą spryskuję skórę głowy, a następnie wcieram przy pomocy takiej łapki, jak ja to mówię. Ona jest dostępna w Rossmanie, kosztuje około 12-13 zł, o ile dobrze pamiętam, może teraz nieco więcej, ale no właśnie, spryskuję sobie skórę głowy, a następnie przez mniej więcej 5 minut wmasowuję całą tę wcierkę. Tutaj też chcę Wam powiedzieć, że dostałam od Bandy paczkę PR-ową, w której znalazła się najnowsza wcierka. Jest to trichotonik peptydowy wzmacniający cebulki włosów. I w momencie, kiedy skończę tę wcierkę, czyli ten lotion, na pewno przejdę na ten tonik. Jestem go bardzo ciekawa, no bo tak jak mówię, tutaj mamy peptydy, mamy fajne substancje aktywne i zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Na razie nic Wam na jego temat nie powiem, no bo tak jak mówię, nie wiem, nie przetestowałam, ale ten spokojnie mogę Wam polecić. Skórę głowy mamy już za sobą, to teraz przechodzimy do włosów. I tak, na mokre włosy nakładam kolejny produkt od marki Olaplex. Tym razem numer 9, jest to nowość, która pojawiła się w ofercie marki. Serum o bardzo fajnej konsystencji, przyjemnie się ją rozprowadza na włosach, absolutnie ich nie skleja, nie przetłuszcza i nie obciąża. I to jest serum, które zawiera dużo fajnych antyoksydantów, więc będzie chronić nasze włosy przed promieniowaniem, przed utratą koloru, przed działaniem różnego rodzaju czynników zewnętrznych. Jest to nowy produkt, który testuję, więc też jeszcze nie mogę za bardzo nic o nim powiedzieć. To, co jest fajne, to to, że ten produkt działa na wnętrze naszego włosa i przywraca jego naturalną formę, ten taki naturalny skręt. I rzeczywiście tutaj mogę Wam powiedzieć, że odkąd stosuję to serum, to zauważyłam, że jak suszę moje włosy i wyciągam je na szczotce, to one zdecydowanie ładniej pracują. Ten skręt włosa jest taki fajny, przyjemny, więc chyba coś w tym jest. Ale jak potestuję dłużej, to na pewno podzielę się z Wami moją opinią. Czyli nakładam to serum, następnie przeczesuję włosy szczotką i spryskuję jeszcze dodatkowo moje włosy takim oto właśnie sprayem z tej pomarańczowej serii od marki Kevin Murphy, która ma dbać o kolor. Więc spryskuję całe włosy, jeszcze raz przeczesuję tą szczotką i zabieram się już za stylizację, za wysuszenie moich włosów. I tyle, jeśli chodzi o taką, powiedziałabym, codzienną pielęgnację, którą robię na moich włosach. A przepraszam, muszę dodać jeszcze, że jak już wysuszę moje włosy, już wyciągnę na tej szczotce i mają ładny, fajny skręt, to tak raz na jakiś czas nakładam na nie jeszcze taki żelowy olejek.
czyli coś takiego, znowu od marki Kevin Murphy. Bardzo fajny produkt, który też przepięknie pachnie. W ogóle wszystkie kosmetyki Kevin Murphy, które do tej pory przetestowałam, cudownie pachną. I nakładam sobie odrobinę dosłownie tego olejku, żelowego olejku na końcówki włosów, żeby je jeszcze dodatkowo wygładzić. On się momentalnie wchłania. Rzeczywiście te włosy są takie gładkie, mają piękny blask, więc jeszcze jeden dodatkowy produkt już tak na zakończenie po całej stylizacji. Mniej więcej co drugi tydzień, raz na dwa tygodnie robię peeling skóry głowy. I tu jest produkt, który wy już z mojego kanału doskonale znacie i nawet jeżeli chodzi o pielęgnację moich włosów, a dokładnie Tricho Peeling od Bandy. Nie znam lepszego produktu. Jest genialny, jest cudowny, jest wspaniały. To co robi z włosami to jest wow, ale najważniejsze jest to, że oczyszcza naszą skórę głowy. I też często pytacie mnie, co tak naprawdę wpływa na to, że moje włosy tak szybko rosną, albo też, że są w takim stanie. I muszę wam powiedzieć, że z własnej obserwacji, takiej już kilkuletniej, dobrych kilku lat, widzę, że ogromną różnicę robi właśnie peeling stosowany na skórę głowy. Jeśli nigdy nie stosowaliście peelingu, to polecam wam zacząć to robić. Oczywiście zawsze stosujemy się do zaleceń producenta i absolutnie nie sięgamy po jakieś peelingi z drobinkami, cukrowe i tak dalej, które będą szorowały naszą głowę. Nie, moi drodzy, to musi być płynny produkt, najlepiej z jakimiś odpowiednimi substancjami jak kwasy, które będzie złuszczał i oczyszczał skórę głowy. Ale to, co jest ważne, to właśnie to, że będzie odblokowywał cebulki włosów, oczyszczał je i nowe włosy będą w stanie wyrastać nam z tych cebulek i też ta skóra głowy będzie w dobrym stanie. To jest bardzo ważne, więc ten peeling skóry głowy to jest coś, co powinno znaleźć się w pielęgnacji włosów skóry głowy. Ja nie jestem absolutnie żadną włosomaniaczką i nie mogę wam tutaj radzić, jak pielęgnować włosy średnioporowate, niskoporowate, wysokoporowate i tak dalej. Ja wam mówię, co się sprawdza u mnie i widzę u siebie, że właśnie ten peeling, który stosuję od wielu, wielu lat, bardzo pomaga mi w pielęgnacji moich włosów. No i teraz tak, w dni, kiedy stosuję właśnie ten peeling, robię sobie całą taką kurację, czyli nakładam peeling, trzymam go tyle, ile kazał producent, zazwyczaj 10 minut, później myję moje włosy i nie nakładam odżywki, a nakładam maskę. Maskę, którą kocham, uwielbiam, stosuję od wielu lat, którą też już doskonale znacie, to jest najlepsza maska, jaką kiedykolwiek w życiu miałam, potwornie droga, ale zrobi z włosami. Wow, odżywia, regeneruje, wygładza, nabłyszcza, włosy są miękkie, przyjemne w dotyku, absolutnie nie są obciążone. Maska od marki Moroccan Oil serii Repair i tutaj wam pokażę, bo dostałam też w prezencie od Bandy razem z tą wcierką, z tym nowym produktem, taki fajny turban, który też stosuję, czyli myję moje włosy, najpierw robię peeling, myję moje włosy, później nakładam maskę, zawijam właśnie w taki turban, wcześniej stosowałam takie zwykłe czepki i zawijałam włosy w ręcznik, ale teraz stosuję właśnie taki turban. Trochę podsuszam te moje włosy, żeby było też dodatkowe ciepło, które zadziała na wnikanie tych substancji aktywnych. Trzymam sobie tak mniej więcej pół godziny tę maskę, chociaż ją można stosować przez 5 minut i efekt też będzie wow, więc tak mniej więcej do pół godziny trzymam sobie maskę, później ją spłukuję i na zakończenie nakładam odżywkę i całą resztę produktów pielęgnujących, które wam wcześniej pokazałam. Kiedy widzę, że z moimi włosami coś się dzieje, czyli potrzebują takiego dodatkowego działania, to wtedy sięgam częściej po tę maskę, na przykład raz w tygodniu i robię sobie taką dodatkową kurację. Więc tak to mniej więcej u mnie wygląda. Jeszcze tutaj chciałam wam pokazać, że stosuję dodatkową szczotkę w mojej pielęgnacji. Jest to szczotka od marki Sisley, która oprócz tych takich zwykłych pręcików zakończonych kuleczkami ma też włosie z dzika. I to jest szczotka, którą stosuję w codziennym użyciu, czyli rano, kiedy na przykład związuję moje włosy w kucyk albo w koczka i codziennie wieczorem też tę szczotkę stosuję, a dokładnie wyczesuję z moich włosów lakier do włosów, który używam w nadmiarze,
i w bardzo dużej ilości, bo nienawidzę, jak mi coś odstaje, więc wyczesuję ten lakier, wszelkie zabrudzenia i ta szczotka sprawdza się bardzo, bardzo fajnie u mnie, bardzo ją lubię, mam już ją kilka lat. Nic się z nią absolutnie nie dzieje. Oczywiście pamiętajcie o tym, że wszystkie akcesoria do włosów musicie regularnie myć i oczyszczać. Bo tak jak dbacie na przykład o wasze pędzle, czy dbacie o jakieś inne akcesoria, które stosujecie w domu, tak też musicie dbać o wasze szczotki. To też jest istotne. Więc szczotki myjemy. Jeśli macie szczotki właśnie z takim włosiem tutaj w środku, to świetnie sprawdzą się do oczyszczania pianki myjące do ciała. Wypróbujcie. Taką piankę nakładacie tutaj właśnie sobie na szczotkę, wciskacie ją troszeczkę do środka, zostawiacie tak mniej więcej na 20 do 20 minut do pół godziny, a potem zmywacie pod bieżącą wodą. Efekt super, oczyszczenie super i nie musicie się bawić, że gdzieś tam coś wam jeszcze zostało. Taki mój sprawdzony trik. Myślę, że to będzie tyle, jeśli chodzi o moją aktualną pielęgnację włosów. Czyli tak, powiedziałam wam o siwych włosach, powiedziałam wam o farbowaniu, powiedziałam wam o tym, co wykonuję w takiej codziennej pielęgnacji i jakie produkty i co robię dodatkowo na moje włosy. Jestem, powiem wam, bardzo zadowolona z tej pielęgnacji, którą mam w tej chwili i te produkty, które wam pokazałam, jak na razie świetnie się u mnie sprawdzają. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie z tym serum od marki Olaplex i z tym szamponem właśnie Olaplex, bo to są takie nowości, które się u mnie pojawiły. No i też jestem ciekawa, jak będzie z tą wcierką peptydową od Bandi, ale to za jakiś czas i może wtedy zrobię dla was właśnie taką aktualizację i opowiem wam, jak te pozostałe produkty się u mnie sprawdziły. Jak widzicie, ja nie stosuję w pielęgnacji moich włosów kosmetyków naturalnych, bo nieraz przekonałam się, że to u mnie nie działa. Ani żadne szampony naturalne, które tylko plączą moje włosy, włosy robią się szorstkie, czasami nawet obciążone, albo mam wrażenie, że takim glutem, za przeproszeniem, myję moje włosy. Nie, nie, nie. Wszelkiego rodzaju odżywki i maski naturalne też się u mnie nie sprawdzają. Wcierka, którą stosowałam przez ostatnie miesiące od OnlyBio, nie dała żadnych efektów. Moje włosy lubią kosmetyki profesjonalne i najlepiej wyglądają dzięki nim. Nawet te tanie, drogeryjne kosmetyki nie dają takich efektów jak właśnie te profesjonalne. Dlatego ja w pielęgnacji moich włosów stawiam na to, co widzieliście. Ja wiem, że są to kosmetyki drogie, można je dostać w różnych sklepach internetowych, w drogeriach internetowych lub też w salonach fryzjerskich, ale to są takie kosmetyki, które jak będziecie stosować, to będziecie mieć wrażenie, że ten efekt, który otrzymujecie na waszych włosach, jest mniej więcej taki jak efekt po wyjściu od fryzjera. Naprawdę, uwierzcie mi. I też czasami mówicie gdzieś tam, że moje włosy ładnie błyszczą, że się ładnie układają, że jest ich dużo. Na pewno w dużej mierze jest to zasługa właśnie tych produktów profesjonalnych, pielęgnujących moje włosy. I ja nie mam nic przeciwko pielęgnacji naturalnej, jeśli rozmawiamy o włosach, ale ona zwyczajnie się u mnie nie sprawdza. Więc ja też przestałam testować kosmetyki naturalne do pielęgnacji moich włosów, bo szkoda mi na to czasu, szkoda mi na to nerwów, a przede wszystkim szkoda mi na to pieniędzy, wyrzuconych pieniędzy, bo kiedy widzę, że kosmetyk nie działa, nie sprawdza się, to ja go po prostu nie stosuję. Tyle, moi drodzy. Zostawię wam linki do produktów, o których dzisiaj opowiadałam w opisie do dzisiejszego filmu. Jeśli coś was zainteresowało, napiszcie, czy coś was zainteresowało, albo też jakie wy kosmetyki stosujecie do waszych włosów, do pielęgnacji waszych włosów, które u was świetnie się sprawdzają. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!